Także joci, witajcie, ja jestem w DJ wreszcie w nowej koszulce, tak jest. Przyszedł czas na zmiany, ponieważ JO21, w związku z czym będę po prostu chciał wrzucać dla was codziennie odcinki, jest to raczej niemożliwe, ponieważ rok szkolny jak wiadomo się zaczyna, co prawda nie wiadomo jak długo do tej szkoły pochodzimy. No zobaczymy jak to będzie, ale mam nadzieję, że na samym starcie strzelicie taką łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie być na bieżąco na moim kanale, bo niedługo się pojawi materiał z handlu, który mam nadzieję, że pomoże wam w osiągnięciu jak największej ilości końców. Zresztą tak samo jak dla mnie, no zobaczymy jak to będzie. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to pokażę wam mój pierwszy wymarzony skład, jak to będzie, właściwie mój wymarzony skład FIFA 21, jak to będzie się prezentowało, jakich zawodników zabiorę do tego wymarzonego składu. Formacja wyjściowa to 4-3-3, myślę, że to będzie formacja spoko do budowania hybryd. Jest tutaj co prawda wiele połączeń, ale mam nadzieję, że jakoś uda się to obejść. A więc zaczynając od bramki, tutaj mamy Van der Sara. I to jest bramkarz, który tak naprawdę może być troszkę drogi. I tak się zastanawiam, czy jednak go umieścić w tym zespole, czy jednak nie. I nie pójść troszkę tańszy opcję, czyli w Thibaut Courtois, który będzie zdecydowanie tańszy i mam nadzieję, że lepszy. Jesteśmy na stronce Foothead, ponieważ Footbin coś mi zamula i tam na Footbinie po prostu na komputerze nie mogę po prostu normalnie zbudować zespołu, ponieważ wtedy, tak jak mówię, zamulam trochę mi. W związku z czym no nie jest to możliwe. Także naprawdę Thibaut Courtois, bramkarz, którego omawiałem w poprzednim materiale zbudowania składu i myślę, że to będzie po prostu OP bramkarz. Zaczynając od obrony. Na prawej obronie znajduje się Nelson Semedo, czyli zawodnik, który jest teraz aktualnie w Wolverhampton, aczkolwiek tutaj pokazuje, że jest z Barcelony. Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. To jest najprawdopodobniej jakiś błąd. Ale w każdym razie teraz Semedo gra w Wolverhampton, no i gra w Premier League, w związku z czym no, nie będzie miał połączenia z Rafaelem Varanem, którego również tutaj podpowiedź taka umieszczy w zespole. Dlatego tutaj mamy, jeżeli chodzi o to, to mamy na środku obrony Rio Ferdinanda, którym się już nagrałem bardzo, bardzo długo w tej FIFA. FIFA 20 się długo nagrałem, rozegrał mnie grubo, ponad 1000 spotkań i znam jego umiejętności na wylot. W związku z czym umieszczę go w tym zespole, bo według mnie będzie to bardzo, bardzo dobry środkowy obrońca, jak nie jeden z najlepszych. Wiadomo, na tym etapie gry jest to jeden z najlepszych obrońców, zobaczymy jak to będzie potem, ale nawet jego wersja Baby w czerwcu dawała radę, zdecydowanie nie czułem, że odstaje od innych zawodników zespołu, dlatego umieszczę go w tym oto zespole. Jeżeli chodzi o kolejnego obrońcę, no tutaj wam zdradziłem, będzie to Rafael Varane, oceniony na 86, mocne połączenie z Thibaut Courtois. Sporo to nie Hyperlink, no wiadomo, to są dwie różne narodowości, ale według mnie to również będzie bardzo, bardzo spoko obrońca, ponieważ ma 82 tempo, 87 obrony, 82 fizyczności, troszkę mało dribblingu, ale z drugiej strony Rio Ferdinand ma tylko o 5 więcej, więc no czego chcieć więcej można powiedzieć od środkowego obrońcy, w szczególności na tym etapie gry, gdzie to Rafael Varane jest jednym z najlepszych, tak naprawdę teraz jedynie Ikony i Virgil van Dijk myślę, że są lepsi od niego. Aczkolwiek ja bardziej pałam sympatią do Rafaela Varana, którego bardziej lubię w rzeczywistości niż Virgila van Dijka. Nie wiem czemu, ale tak jest jakoś, to znaczy może nie jako piłkarza, po prostu nie jako osobę, tylko jako piłkarza bardziej mi się podoba Rafael Varane. Nie wiem czemu tak jest, ale tak po prostu jest. Może to jest kontrowersyjne, to jest na pewno kontrowersyjne dla wielu, ale według mnie po prostu no Rafael Varane może no, nie jest lepszy, ale bardzo go lubię w rzeczywistości. Na lewej obronie będzie najsłabszy element tego zespołu, który jest typowo pod zgranie, czyli Alexandro, który będzie tutaj oceniony na 85, tylko 81 tempa, dlatego tutaj obowiązkowy będzie styl gry cień, który no jeżeli damy styl gry cień no, dla tej karty, to może być naprawdę bardzo spoko, zobaczymy jak te style gry będą działały, bo wiadomo, teraz te style gry nie są zbyt drogie, ale to też pytanie, czy one podrożeją, czy jednak pozostaną w takiej samej formie, jak to było, jak to jest, czyli za te 5 tysięcy tam można je spokojnie wyhaczyć, czyli tak jak tam za 10 tysięcy, te lepsze style gry, ale generalnie Aleksandro jest to zawodnik, no... Taki mech trochę, bo FIFA 19 był takim naprawdę ogarniętym lewym obrońcą, najlepszym w grze ze złotych kart. No tak w FIFA 20, FIFA 21 no nie zauważyłem, żeby jakoś ludzie się jarali jego kartą.
Jeżeli chodzi o pierwszego środkowego pomocnika, będzie tutaj Gini Wijnaldum, czyli kolejny zawodnik, czyli właściwie pierwszy zawodnik Liverpoolu dzisiaj. Normalnie to będzie miało zgranie z Nelsonem Semedo, wiecie, taki pomarańczowe połączenie, czyli zwykły link, ponieważ będą z tej samej ligi i to zgranie będzie zachowane. Teraz się tym nie przejmujcie, bo wiadomo, to teraz Nelson Semedo nie jest niestety przetransferowany na tej karcie, chociaż nie wiem czemu, ponieważ Footbin powinien to zaktualizować, Foothead powinien to zaktualizować, na Footbinie jest to już dawno zaktualizowane, dlatego ogólnie używam Footbina, na Footheada tylko dlatego, że po prostu Footbin mi zamula. Kolejnym środkowym pomocnikiem będzie Michael Essien, którym również rozegrałem sporo meczy. Co ja wpisałem, powiedzcie mi, Sysy i Michael Essien, czy Michael Essien, Michał Essien, po prostu Essien. No cóż, tempo, jeszcze raz tempo na tej pozycji jest bardzo, bardzo dobre u tego zawodnika. Szkoda, że nie ma 4 gwiazdek sztuczek, ale to jest zawodnik, który będzie uzupełniał się z Gini Wijnaldumem. Pytanie tylko, czy taki środek pomocy będzie wystarczył, no właśnie. Michael Essien i Gini Wijnaldum nie są najwyższymi zawodnikami FIFA 20, no spokojnie by to działało, FIFA 21, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, no ale ciężko mi jest powiedzieć, czy taka forma środka pola będzie odpowiednia do gry na wyższym poziomie, bo ja aspiruję do mniej więcej elity, czyli no to jest ranga już taka, myślę, że w miarę całkiem. Sporo elita 3 to jeszcze jest tak ok, ale jak wbija się elitę 2, no to już naprawdę można się pochwalić niesamowitymi umiejętnościami w FIFA. Nominalnie środkowym pomocnikiem jest Cristiano Ronaldo, czyli zawodnik, który ma naprawdę bardzo fajne statystyki. Co prawda 89 tempo, ale jako napastnik myślę, że na spokojnie sobie tutaj będzie radził. No bo zobaczcie tylko na jego statystyki, no to jest napastnik kompletny i z główki uderzy i tak naprawdę posiada 5 gwiazdek sztuczek. Szkoda, że ma troszkę mało dribblingu i najprawdopodobniej tej równowagi nie będzie miał zbyt dużo, ale myślę, że to nie będzie jakiś duży kłopot. Kolejnym zawodnikiem jest Mohamed Salah, co prawda w tym składzie nie będzie Messiego na prawym skrzydle, ponieważ Messi ma tylko 85 tempa. No i na środku pomocy ofensywnej będzie lepszy, według mnie lepszy będzie, zaraz wam pokażę jaki zawodnik, ale będzie po prostu lepszy od Leo Messiego ze względu na to tempo, no bo na zwykłej karcie 75 tempa, no to 85 tempa to nie jest zbyt dobry wynik. Co prawda na środku pomocy ofensywnej czy jako napastnik, no właśnie pytanie, czy jako napastnik by wystarczało te 85 tempa. No zobaczymy jak to będzie w dalszych etapach gry, na aktualnym etapie gry nie, ciężko jest coś powiedzieć. Naszym napastnikiem jest Kylian Mbappé, czyli no, zawodnik naprawdę niesamowity, warty około miliona końców, nawet ponad milion końców. 96 pace'a, 86 strzałów, 91 dribblingu, no to jest zawodnik naprawdę niesamowity, który myślę, że na spokojnie będzie wystarczył tak jak jego wersja w FIFA 20 do końca gry, czyli no tak naprawdę niemalże do sierpnia. Myślę, że na spokojnie sobie poradzi. No a na lewym skrzydle już możecie się domyślić, będzie Neymar Junior, nie wiem, jak zależy jak kto woli, czyli zawodnik Paris Saint-Germain. Tutaj mamy akcenty naprawdę z wielu lig, bo mamy, zaraz policzymy, raz, dwie, trzy, cztery ligi, no i ewentualnie pięć lig, jeżeli liczymy ligę Leg Icon. Aczkolwiek ja tej ligi Icon aż tak nie liczę, ponieważ to wiadomo, to są tak jakby trochę inne karty. Czyli można powiedzieć, że hybryda, ponieważ będzie tutaj na spokojnie 100 zgrania, tylko że Nelson Semedo nie ma połączenia z Gini Wijnaldumem. A gdyby miał, no to oczywiście ten skład miałby 100 zgrania. Zresztą na papierze to i tak, jeżeli damy tutaj dowolnego prawego obrońcę, który będzie miał połączenie z Rio Ferdinandem, to i tak będzie miał 100 zgrania po wbiciu lojalności. Ale ten składzik jest naprawdę niesamowity. W grze formacja 4-4-2, ewentualnie 4-2-3-1. Jak w przypadku, gdy będę grał 4-2-3-1, no to oczywiście Salah na lewym skrzydle, Mbappe na prawym, Neymar SPO, a Cristiano Ronaldo na napastniku. No i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o formację 4-2-3-1. Jeżeli chodzi o formację 4-4-2, no to w formacji 4-4-2 będzie to się prezentowało troszkę inaczej. Tak jest formacja 4-4-2. Więc na pewno Kylian Mbappé z Salahem na skrzydle, Neymar z Ronaldo na szpicy. Pytanie tylko jak ich umieścić, bo właśnie to jest też to pytanie, czy będą OP strzały na dalszy słupek, czy na bliższy słupek. Na razie
No, po zagraniu tych paru meczów na EA Access można powiedzieć, że te strzały na dalszy słupek nawet wchodzą. Na bliższy w sumie też. Także no, ciężko będzie powiedzieć, jak trzeba będzie ich ustawić. No ten składzik jest aktualnie nierealny. Warto około 5 milionów końców, ale mam nadzieję, że z czasem uda mi się dojść do takiego zespołu i po prostu z takim składem zagrać. Wiadomo, w sierpniu to już nie będzie żaden wyczyn zagrać z takim oto zespołem, bo to już będzie przeciętny skład, ale tak mniej więcej jak się uda takim składem zagrać to mniej więcej do marca, no to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bo do marca myślę, że spokojnie te karty pozwolą grać na jako tak o wysokim poziomie. Także cóż, jeżeli taki materiał się spodobał, to tak jak mówiłem na samym starcie, możecie zostawić łapeczkę w górę. No i do kolejnego. Na razie oczywiście, standardowo. Strzałeczka.